Masz za dużo kasy. Nie trać jej bez sensu. Nie wyrzucaj pieniędzy bezmyślnie w błoto. Lepiej wpłać na biedne albo chore dzieci. Pomóż poszkodowanym w katastrofie. Nie rób z siebie debila. Bądź mądry i nie sponsoruj twórców piramid finansowych. Nie wpłacaj im pieniędzy. Nie bądź pomocnikiem w procesie tuczenia już wypasionych byków. Jak się nudzisz, to lepiej pomagaj potrzebującym. Nie płać piramidom finansowym. Stop! Zastanów się. Pomyśl trochę. Robiąc biznes czy bawiąc się w inwestowanie, nie wykazuj się ślepotą mentalną i kalectwem intelektualnym. Stop! Uważaj na piramidy finansowe. Halo, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Bardzo bym prosił, żeby tylko ktoś dał sygnał. Robert na przykład, czy mnie słychać? W ogóle, żeby nie było takiego spięcia jak ostatnio. Jest ok. Tak? Słychać mnie? Super słychać. No to fajnie. No to zaczynamy. Kochani, ja nazywam się Maciej Maciejewski. Jestem pomysłodawcą, twórcą i redaktorem naczelnym jedynego w Polsce niezależnego pisma dla systemu sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy MLM. Pismo nazywa się Network Magazyn i poprowadzę dzisiaj wykład na temat piramid finansowych ogólnie, ale poproszono mnie, twórcy portalu FX Parkiet poprosili mnie i zaprosili, za co bardzo dziękuję, poprosili, abym się skupił na tych piramidach finansowych takich ostatnio pojawiających się bardzo często w sieci, gdzie produkt udaje kryptowaluta, no, a więc będę mówił o kryptopiramidach, ale pokażę Wam za chwileczkę pewne metody, którymi my się tutaj posługujemy w naszej redakcji już od 15 lat. Metody służące nam do sprawdzania, czy przedsięwzięcie biznesowe, czy firma jest normalnym, zgodnym z prawem przedsięwzięciem, czy zakazaną piramidą finansową. I te metody posłużą Wam, jeżeli będziecie je kiedykolwiek stosowali jako takie czerwone lampki ostrzegawcze w przypadku wszystkich piramid. Bez względu na to, czy produktu nie ma w ogóle, czy jakieś świstaki zawijają coś tam w sreberko i ten schemat udaje produkt. Pokażę Wam takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas sprawdzania każdej firmy, czy jest ona piramidą finansową. Zobaczymy, czy ta prezentacja. Momencik, muszę ją sobie wrzucić. Jest. Jak nie dać się wciągnąć w kryptopiramidę? I ten filmik, który widzieliście na początku, przygotowałem go specjalnie, niech będzie takim przesłaniem dla tej prezentacji, dla tego webinaru dzisiejszego. Nie bądź debilem, nie wpłacaj piramidom finansowym, nie tłucz już wypasionych byków, którzy ściemniają. Jeżeli się nudzisz, jeżeli masz nadmiar kasy, chcesz się bawić, chcesz inwestować, to rób to zgodnie z prawem, albo jak nie wiesz, jak to robić, to lepiej przeznacz na biedne czy na chore dzieci. Ostatnio przez Polskę przeszła bardzo poważna nawałnica. Myślę, że jest wiele rodzin, wielu Polaków, którym lepiej pomóc niż inwestować w twórców przede wszystkim piramid finansowych, bo to są bardzo inteligentni, wykształceni ludzie, którzy dobrze wiedzą, co robią i po co
dawać im, dorzucać się do tych przedsięwzięć i jeszcze samemu, co, o czym się przekonacie za chwileczkę, popaść w jakieś kłopoty w tarapaty. Lepiej komuś pomóc, niż w tym wszystkim uczestniczyć. Na początku kilka słów o mnie, bo nie wszyscy mnie na pewno znacie. Jest tu wiele osób z FX Parkiet, traderów, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego ze sprzedażą bezpośrednią i z marketingiem sieciowym, a ja jednak się z tego systemu wywodzę i stąd wzięło się moje zainteresowanie piramidami finansowymi. Network Magazine już jest 15 lat na rynku. I pismo powstało, ja byłem wcześniej dziennikarzem na wierszóweczce różnych innych tradycyjnych społecznych gazet i w pewnym momencie, kiedy urodziło mi się dziecko, notabene siedzi tu obok, przysłuchuje się, kiedy urodziło mi się pierwsze dziecko, musiałem coś zrobić, żeby do końca życia nie egzystować na pensji typu 800-900 zł, tylko zarabiać jakieś porządniejsze pieniądze, wymyśliłem sobie Network Magazyn. Przeprowadziłem wywiad przez przypadek z prezesem pewnej firmy MLM. Tam mi się zaświeciła ta pozytywna czerwona lampka. Powiedziałem sobie, kurczę, no taka branża nie ma swojego pisma. Sprawdziłem, zwolniłem się z dnia na dzień, zrobiłem Network Magazyn. I kochani, zacząłem już od zerowego numeru, to był grudzień 2003 roku, już od zerowego numeru, zbierając z całego świata materiał o direct selling, o network marketing, już zderzyłem się z problemem piramid finansowych. Od razu, od samego początku. Było to ze sobą jak gdyby zespolone, połączone, związane. Dlaczego? MLM jest na całym świecie systemem porządnym, zgodnym z prawem, który daje wielu tysiącom polskich rodzin, wielu milionom osób na całym świecie zarobić fajne pieniądze, jeżeli ktoś jest charyzmatyczny, kompetentny i ma w sobie tą siłę, energię, moc do przedsiębiorczości, do robienia dobrej działalności gospodarczej. Daje też możliwość dorobienia, już abstrahując od tych fruwających marynarek i tutaj setek tysięcy milionów dolarów, daje dorobić wielu normalnym ludziom, taka kobieta, która na przykład w hipermarkecie jest na kasie, czy pracuje w magazynie, to współpracując z jakąś firmą MLM startuje za 100 czy za 150 zł, a przeznaczając na to 2 godzinki na przykład dziennie, na przykład, bo to u każdego będzie inaczej, dorobi sobie 1000-1500 miesięcznie i co się dzieje? Ma drugą pensję. Stopa życiowa nagle tej rodziny wzrasta o 100%. I to jest w tym biznesie, w tym przedsięwzięciu super, na to zwróciliśmy uwagę i te wszystkie cechy MLM-u staramy się promować i przekazywać do społeczeństwa od 15 lat. Ale są takie twory jak piramidy finansowe, na zachodzie też dłużej, tak jak MLM, do Polski przyszły w 89-90 roku, które podszywają się pod marketing sieciowy, bezpretensjonalnie reklamują się, promują. Uwaga, pojawił się na rynku nowy MLM, nowy marketing sieciowy, chodźcie do nas, zarabiajcie, my jesteśmy najlepszym MLM-em na świecie. A po krótkim sprawdzeniu okazuje się, że tam w ogóle nie ma produktu, firma nie oferuje żadnej usługi, tylko wypłacane prowizje pochodzą wyłącznie z wpłat innych uczestników danego systemu. I już 15 lat temu, robiąc zerowy czy pierwszy numer Network Magazynu, musieliśmy się nauczyć rozróżniać ten normalny, zgodny z prawem MLM od przestępczych piramid finansowych i oddzielać po prostu ziarna od plew. Od razu, kiedy powstała strona internetowa www.networkmagazyn.pl, z miejsca musieliśmy, robiąc listę firm, gdzie polecamy porządne MLM-y, musiała powstać obok lista, czarna lista firm, które nie są biznesem, nie są działalnością gospodarczą, tylko tworami jakimiś niezgodnymi z prawem.
od tego trzeba zacząć. Piramida finansowa nie jest tak jak twórcy czy naganiacze, liderzy w tych firmach to promują, reklamują. To nie jest ani biznes, ani przedsiębiorczość. Tam się nie płaci zazwyczaj podatków, ludzie nie mają działalności gospodarczej, wręcz namawia się do tego, żeby to wszystko robić bez działalności gospodarczej, bez składek ZUS, bez podatków. I co to może być? Dla mnie osobiście taka piramida finansowa to najwyżej może być mafią, zorganizowaną grupą przestępczą, jakimś tworem zbudowanym do obracania wyłącznie pieniędzmi, wręcz do prania pieniędzy, co często się zdarza, opowiem wam o tym jeszcze później. No i tak już tworząc Network Magazyn z miejsca mieliśmy tą styczność z piramidami i 15 lat to już się ciągnie. Ja mam nadzieję, że wreszcie ktoś zrobi z tym porządek w tym roku, może w następnym. Widzę tutaj pewne ruchy bardzo pozytywne, jeśli chodzi o Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wreszcie w tym roku i prokuraturę. Jest zainteresowanie tym problemem. Opowiem wam też o tym troszeczkę później. A więc Network Magazyn, robiąc MLM, już od samego początku miał styczność z piramidami i w ten sposób musieliśmy się nauczyć oddzielać ziarna od plew. Podstawowe zadania Network Magazynu, tak jak powiedziałem wcześniej, edukowanie na temat porządnych firm MLM i tych złych, które się podszywają pod MLM, edukacja, informacja przede wszystkim, bo dziennikarz jest od tego, po pierwsze, aby przekazywać ludziom, społeczeństwu rzetelne informacje. No i jeżeli mamy takie firmy, które dają ludziom jakieś atrybuty, jakieś elementy dodatnie wnoszą w ich życie, no to promowanie tego wszystkiego na zewnątrz, no bo wiadomo, po co ludzie mają być na garnuszku państwa, gdzieś tam egzystować na zasiłku, jak mogą za 100 zł, czy nawet są firmy MLM, gdzie można rozpocząć za złotówkę współpracę, a zbudować w 2-3 lata coś fajnego, porządnego. I naszym zadaniem jest ludzi edukować, informować o tym i promować to wśród społeczeństwa. Podstawowym narzędziem naszym jest portal, już nie gazeta drukowana, którą ostatnio najczęściej wydajemy z opóźnieniem, już tak nie skupiamy się na tym, żeby punktualnie co 3 miesiące wychodziła, okazuje się co 4, co 5 miesięcy. Podstawowym naszym produktem, narzędziem jest portal internetowy. Dlaczego? Nie muszę wam tego tłumaczyć, bo można więcej poprzez internet szybciej i mocniej zrobić. Oczywiście nigdy nie zrezygnujemy z druku, bo jest to taki prestiżowy magazyn, no ale tak jak mówię, podstawowym narzędziem jest portal. Mam jeszcze bloga, bardzo zapraszam, jeżeli ktoś po tym wykładzie będzie chciał poszerzyć swoją wiedzę na temat piramid finansowych, poczytać na temat konkretnych już przypadków, case'ów, gdzie wymieniam firmy z imienia, z nazwiska, przestrzegam przed nimi, no to najczęściej skupiam się na tych rzeczach na blogu, żeby nie brudzić tego networkmagazyn.pl takim zbyt potężnym nawałem złych informacji, no ale niestety one też są, trzeba je jakoś społeczeństwu przekazywać i raczej staram się to robić na blogu Business Fun. Jeżeli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę, skoncentrować ją bardziej na konkretnych przypadkach, to polecam businessfun.pl. I teraz tak, kryptopiramidy, mam się tutaj skupić na piramidach finansowych dzisiaj, w których pojawia się to słowo, ten schemat kryptowaluta. I na samym początku wyjaśnimy sobie kilka spraw. Ja nie jestem specjalistą od kryptowalut. Mnie temat kryptowalut ani nie piecze, ani nie ziębi. Spływa po mnie jak pot w ciepłe dni. Interesuję się tym jak zeszłorocznym śniegiem. Nie interesują mnie kryptowaluty. Ale nie można przejść obok tego zjawiska,
zajmując się jednocześnie piramidami finansowymi. Bo to, co się ostatnio dzieje w kwestii piramid finansowych, to jest jakaś masakra. Piramidy finansowe typu Amber Gold, FinRoyal, czy nie wiem, strzelam, Finoflex, Flexcom, zapomnijcie, kochani. Takie tradycyjne piramidy finansowe już odchodzą w zapomnienie. Marcin P. już siedzi, Sven Martin siedzi, Krzysztof C. już siedzi. Tam już nikt pieniędzy nie wpłaci i wątpię, aby w ogóle tradycyjne piramidy finansowe działające w systemie tradycyjnym bez planów marketingowych podobnych do MLM powstawały. Nie sądzę. Dzisiaj mnożą się, rodzą jak grzyby po deszczu piramidy finansowe, gdzie ściemnia się, gdzie jest kryptowaluta albo ściemnia się, że jest kryptowaluta, jakiś shitcoin, który z koło kryptowaluty nigdy nie siedział, udaje kryptowalutę i programy typu revenue share, refshare, to jest dzisiaj temat numer jeden. Jeśli nikt na to nie zwróci uwagi, jeśli nikt nie zrobi z tym porządku, jeśli nie znajdzie się jakiś mąż stanu, nie wiem, minister finansów, prokurator generalny, nadadmirał czy super, hiper namiestnik, nie zrobi z tym porządku, to za 2-3 lata temat będzie nie do ogarnięcia. Nikt już nad tym nie zapanuje, bo nawet wejście do takiej firmy, czy do takiego top lidera, naciągacza bardziej do domu i zarekwirowanie mu komputera nic już nie da. Oni, ci ludzie już nie posługują się kontami w PKO czy w Getin Banku, tylko mają kryptokonta gdzieś tam, nawet już ten slang ich ciężki jest do ogarnięcia, jakieś pejzy. Tu już trzeba innych technik, innych metod, ostrzejszych. Minister Sprawiedliwości zapowiedział niedawno, że od grudnia wszyscy prokuratorzy w Polsce będą przechodzili specjalne szkolenia, będą edukowani w kwestii kryptowalut, jeśli chodzi o piramidy finansowe, ale jak to będzie, zobaczymy w grudniu. Ja postaram się do grudnia udać do rzecznika prasowego ministerstwa i wypytać przede wszystkim, kto będzie szkolił prokuratorów z tego zakresu, z tego zagadnienia, bo to jest bardzo ważne. Kto ich będzie szkolił? Czy to będzie człowiek od, nie wiem, z Narodowego Banku Polskiego? To musi być specjalista, który siedzi w tym bardzo głęboko. Mamy takich w Polsce, ja tu mogę coś podpowiedzieć, no ale to będziemy wiedzieli w grudniu, jak się wszystko rozpocznie. Ale widzę pewne ruchy. I tak, do samych kryptowalut, one mnie ziemią, powiedziałem wcześniej, nie mam nic. Ja je traktuję jak złoto, jak diamenty, jak, nie wiem, inwestycje w czekoladę, w wino, w malarstwo, w płyty Johna Lennona, w notatki Yoko Ono, tak? Może człowiek, żyjemy w wolnym świecie, w wolnym kraju i człowiek może swoje własne pieniądze ciężko zarobione, jeżeli je ciężko zarobił oczywiście, a nie naciągając, może wydawać na co tylko chce, na co mu się podoba. Może kupić sobie jakieś kryptowaluty, oczywiście pod warunkiem, że może je wymienić na dobra, a nie są to takie czarodziejskie shitcoiny, o których powiem później, za które nic nie nabędziemy. Ale jeżeli ktoś kupi bitcoina, chce go przytrzymać, żeby na nim zarobić, bądź wymienić w kiosku na papierosy, czy w Żabce na gazetę, nie mam nic przeciwko. Traktuję to w taki sam sposób, jak miasto Gdańsk wybija jakieś dinary, czy srebrniki swoje miejskie, za które w kiosku, z którym ma podpisaną umowę o współpracy, można kupić tam nad morzem gazetę. Ale problem zaczyna się w momencie, kiedy jakiś cwaniaczek w kryptowalutę zaprzęgnie plan marketingowy taki sam,
albo podobny, jak mamy w rasowym marketingu sieciowym. Przypomnę, biznesie zgodnym z prawem. Jeżeli w kryptowaluty zaprzęgniemy plan marketingowy, robi się totalna piramida finansowa. Dlaczego? Ponieważ kryptowaluta jest środkiem płatniczym. Jest pomarańczem, nie jest długopisem, to jest środek płatniczy, za który można, wymienić na inne dobra. I w związku z czym wypłacane w takim systemie ludziom, strukturą prowizje pochodzą wyłącznie z wpłat innych uczestników danego systemu. Tam dochodzi wyłącznie do obrotu środkami płatniczymi. Nie ma konsumpcji, wymiany dóbr, nie ma sprzedaży realnych produktów, realnych usług. I ja na to nic nie poradzę, ja prawa nie wymyślałem, ale tak jest. Jeśli nie można przekraczać prędkości na autostradzie 140, ktoś to wymyślił, nie można. I zadaniem dziennikarza jest edukować, uważaj, możesz jechać tylko do 140. Tak samo w przypadku piramid finansowych, jeżeli są one nielegalne, jeżeli nie wolno wypłacać prowizji wyłącznie pochodzących z wpłat innych uczestników systemu, zadaniem dziennikarza jest powiedzieć uważaj, to jest niezgodne z prawem. I za to grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji artykuł 24a, jeśli dobrze pamiętam. I od nowelizacji tej ustawy już takie kary grożą nie tylko inicjatorom piramid finansowych, nie tylko prezesom, wspólnikom, czy menedżerom kierującym, ale uczestnikom takich systemów, bo uczestnik, każdy sąd udowodni, że jeżeli wprowadził ciotkę od strony Antka tam z Bledzewa i wujka, dwie osoby, on jest człowiekiem kierującym w tym systemie i są przypadki, zapoznajcie się, nie mam tutaj linków, ale w Network Magazynie na portalu Biznes Fan pisze o takich rzeczach. Sven Martini 5 lat dostał. Krzysztof C. niedawno o tym pisała Gazeta Prawna. My też żeśmy to polecili. Krzysztof C. z firmy, taka trudna nazwa, Bavaria First Investment, 7 lat dostał. Także no, niech wam się tam zaświeci tym Mrówkiewiczom i tym innym bujawom lampka czerwona. A więc do samych kryptowalut nie mam nic, ale kiedy zaprzęgnie się je w plan marketingowy, gdzie dochodzi do budowania struktur i Mariusz poleca ten system Waldemarowi, Waldemar poleca go Joli i ten pierwszy pobiera prowizję od wpłat tych następnych, a nie ma produktu, nie ma konsumpcji, dochodzi wyłącznie do wymiany środkami płatniczymi. Jest to rasowa piramida finansowa. I przed tym przestrzegam, przed kryptowalutami, nie przed, przepraszam bardzo, przed kryptopiramidami, nie przed samymi kryptowalutami. One są dla mnie czymś normalnym. Takie rzeczy będą się jeszcze bardziej rozwijały, ale wiadomo, za pomocą noża możemy zrobić fajne rzeczy, ukroić na przykład kromeczkę chleba, możemy też zrobić złe rzeczy. Tak samo jest z kryptowalutami. Można na nich zarobić, można komuś rozdać, można sobie coś kupić, a można na ich bazie zbudować przedsięwzięcie niezgodne z prawem i nie tylko sobie narobić problemów, to jest najważniejsze, ale innym ludziom, znajomym, rodzinie, którzy obudzą się pewnego dnia z ręką w kieszeni. Z takich ciekawostek, jeśli chodzi o kryptowaluty, możecie o tym nie wiedzieć, a ja to śledzę na bieżąco. 7 lipca, a więc nie tak dawno, 7 lipca na samym początku wakacji Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego KNF wydały wspólne oświadczenie, taki komunikat
przestrzegający ludzi przed kryptowalutami, aczkolwiek moim zdaniem troszeczkę, jeżeli ktoś to śledzi, to będzie wiedział, o co mi chodzi, troszeczkę lali dziecko z kąpielą, przesadzili moim zdaniem, wrzucili wszystkie kryptowaluty i te rzeczy udające kryptowaluty, wrzucili do jednego worka, identycznie jak kiedyś się działo z marketingiem sieciowym. Też te dobre, te złe wrzucano do jednego worka, to jest złe. Takie same problemy miała reklama, branża reklamy ponad 100 lat temu, kiedy Ogilvy próbował założyć pierwszą agencję. Też musiał najpierw założyć stowarzyszenie reklamy, tłumaczyć, że to jest normalny produkt, bla, 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 usługa. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego przestrzegły, ale przed wszystkimi kryptowalutami. Taki troszeczkę odezwał się tutaj, tak, odezwała się taka nuka zazdrości i chęć takiego zbudowania takiego monopolu na emitowanie środków płatniczych. No nie dziwię się, troszeczkę każdy walczy o swoje, tak samo taksówkarze, tak samo przemysł farmaceutyczny, ale słuchajcie, jak brzmi ten komunikat. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykami związanymi z walutami wirtualnymi, takimi jak m.in. Bitcoin, Litecoin, Ether. Na NBP i KNF informują, że waluty wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa. Nie są pieniądzem, nie są prawnym środkiem płatniczym, nie są prawnym, bo oni tego nie robią, no to jest to środek płatniczy, ale nie jest prawny. Ani walutą nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych. Waluty wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym. No, znawcy kryptowalut chyba tutaj zrobią Czesława. Nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych. No, no nie mieszczą się, bo są czymś nowym, to jeszcze nikt ich tam nie zamieścił. Obrót walutami wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego. Posiadanie walut wirtualnych wiąże się jednak z wieloma rodzajami ryzyka. No ale huśtanie się na karuzeli, kochani, też jest związane z ryzykiem, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje środki finansowe. Amerykę odkryli. Ryzyko, jakie są to ryzyka? Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży, ryzyko związane z brakiem gwarancji, ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności, ryzyko związane z możliwością oszustwa, ryzyko związane z dużą zmianą ceny. Ze względu na powyższe rodzaje ryzyka NBP i KNF ostrzegają przed zakupem walut wirtualnych i inwestowaniem w nie środków finansowych. Moim zdaniem poszli troszeczkę za ostro, za daleko, bo tak jak powiedziałem wcześniej, żyjemy w wolnym kraju i jeśli ktoś chce przeznaczyć swoją krwawicę na huśtanie się na huśtawce, które się wiąże z ryzykiem, bądź na zakup kryptowalut, to jego wola i może sobie robić co chce, oby nie wciągał w to innych, jeśli jest ryzyko, prawda? I tutaj zauważyła ten problem pani poseł Mirosława Nykiel, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Bielska-Białej, która już 3 dni później odpisała na ten komunikat NBP i KNF. Szanowny panie prezesie, na stronie NBP pojawił się komunikat zawierający wspólne ostrzeżenie NBP i KNF przed ryzykiem związanym z walutami wirtualnymi, w tym konkretnie wymieniając główne kryptowaluty. W minionym roku przy Ministerstwie Cyfryzacji powstał strumień blockchain i waluty cyfrowe, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju polskich projektów związanych z między innymi z kryptowalutami.
Obecny rząd zdaje się więc wspierać rozwój innowacyjnych rozwiązań opartych na technologiach blockchain, zaś kryptowaluty są najwcześniejszą jej implementacją i bez nich trudno będzie rozwijać technologię blockchain. Zrozumiał to już wiele miesięcy temu Bank Rosji, znacząco liberalizując swoje stanowisko w tym zakresie. Wypowiadał się na ten temat m.in. wicepremier Morawiecki czy nowy szef giełdy papierów wartościowych. W tym kontekście wspomniany komunikat NBP i KNF, stojący w kontraście do polityki innowacyjnej rządu, jest sporym zaskoczeniem. Skala wszystkich znanych z mediów strat Polaków na rynku kryptowalut to dotąd około kilka milionów złotych, 1000 razy mniej niż w przypadku skoków, przed którymi NBP i KNF nie ostrzegają. Kryptowaluty, w tym szczególnie Bitcoin, stają się już częścią naszej rzeczywistości na całym świecie, na co odpowiadają rządy poszczególnych krajów. I z tym się zgodzę. Wystarczy wymienić następujące przykłady. I tu pani wymienia, poseł, dlaczego kryptowaluty mają dodatnie aspekty. I dalej pisze. To tylko mała część przykładów na to, że niemal cały cywilizowany świat wspiera rozwój walut cyfrowych i dostosowuje swoje przepisy prawne do nadchodzących zmian. Wyjątkiem są kraje o ograniczonym stopniu demokracji. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Dlaczego w Państwa raporcie nie rozróżniono kryptowalut od ewidentnych piramid finansowych, o których informowały media tematyczne, ściganych już w niektórych krajach, które nie mają nic wspólnego, z wyjątkiem nazwy, z walutami cyfrowymi opartymi na technologii blockchain? Co NBP i KNF robią, by zapobiec wystąpieniu kolejnych potencjalnych piramid finansowych, takich jak Ambergold? Czy ograniczają się do ostrzeżeń, czy też może podejmują jakiekolwiek realne działania? Jakie wnioski KNF i NBP wyciągnęły po aferze Ambergold? Czy dokonano w tych instytucjach jakichkolwiek realnych zmian? I tu bardzo inteligentnie pani senator, spodobała mi się, oddzieliła ziarna od plew, tak samo jak my to robimy. Zwrócił na ten komunikat też uwagę, zwróciło Polskie Stowarzyszenie Bitcoina. Jest taki twór, które napisało 7 dni po wydaniu tego ostrzeżenia przez NBP i KNF. 7 lipca na stronie internetowej NBP opublikowano komunikat zawierający wspólne ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z walutami wirtualnymi, w tym konkretnym przykładzie z kryptowalutami. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wyraża zdumienie i zaniepokojenie informacjami zawartymi we wspomnianym oświadczeniu. Stosunek obu instytucji do kryptowalut jest sprzeczny z oficjalnymi działaniami obecnego rządu względem technologii blockchain, którego Bitcoin jest obecnie najbardziej znanym elementem. I też bardzo inteligentnie chcieliby, aby te prawdziwe kryptowaluty, które działają, za które można kupić gazetę czy fajki w kiosku, aby oddzielić od nielegalnych piramid finansowych. I NBP odpisał, widzę, dostałem to kilka dni temu, 25 lipca odpisał pani poseł Mirosławie Nykiel. Zaznaczyłem sobie tutaj taki ważny fragment. Odpowiadając na to pytanie, jeśli chodzi o piramidy finansowe, pamiętacie, pani zapytała. Odpowiadając na to pytanie, uprzejmie informuję, że NBP nie uważa, że każda forma inwestowania w wirtualne może mieć charakter piramidy finansowej, ale tylko niektóre, stanowiące prawdopodobnie znikomą część form inwestowania w te waluty. Takie przedsięwzięcia oszukańcze oparte o kryptowaluty jednak istniały i mogą nadal występować, dlatego nie można było pominąć wskazania takiego ryzyka. Już tutaj zobaczyli, że popełnili wcześniej faux pas. I tutaj też jest dobry dowód na to, że to nie jest tak, jak niektórzy redaktorowi Maciejewskiemu czy Network Magazynowi zarzucają, że jesteśmy jakimiś psychicznie chorymi wariatami na punkcie piramid finansowych i demagogami i we wszystkim widzimy piramidy finansowe. Nie. Są rzeczy dobre,
Można kupić Bitcoin i można na nim zarobić, kupić fajki, ale są też rzeczy, które wam pokażę później, które są ewidentnie niezgodne z prawem, są ściemą, są mafią, są zorganizowaną grupą przestępczą. Takie rzeczy trzeba rozdzielić i te złe wyprostować, po prostu z nimi walczyć, a moim zadaniem jest przede wszystkim o nich edukować. Biznes MLM, no tu mi się chyba zawieruszyło troszkę, nie będę, ten slajd mi się chyba zawieruszył, nie będę wam mówił tutaj o dodatnich aspektach biznesu MLM, bo to nie jest temat. Jeżeli ktoś jest zainteresowany systemem MLM, to zapraszam na moje inne wykłady, gdzie się skupiam. Mówię o biznesie MLM jako systemie najlepszym prawdopodobnie do zarabiania obecnie pieniędzy i biznesie XXI wieku. Wady marketingu sieciowego, no to przede wszystkim te piramidy finansowe. Poproszono mnie, żebym krótką historię też piramid finansowych powiedział. No, w Polsce piramidy finansowe miały możliwość rozpoczęcia swojej działalności mniej więcej w tym samym okresie, jak pojawił się marketing sieciowy, pojawił się franchising, czyli 80. zmiany polityczno-ekonomiczno-gospodarczo-społeczne w Polsce spowodowały takie rozluźnienie i można już było bez problemu inicjować działalności gospodarcze, spółki z o.o., inne podmioty o innej formie prawnej, mogły wchodzić już firmy z zagranicy i tak się zaczęło dziać na początku lat 90. Od razu się pojawił Amway, Herbalife, Avon, Oriflame, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, tą porządną, ale też zaczęły tą lukę od razu znalazły te finansowe, które zrobiły już dużo złego, schematy Ponzi wywodzące się przede wszystkim z Niemiec, ze Szwajcarii, z Austrii, może troszeczkę z Włoch. One zobaczyły, że się otworzył ten rynek w naszym kraju i też od razu zaczęły tutaj skubać owce i tnąć po rogach polskie jelenie. I co? No, zaczęło się od przedsięwzięć typu Skyline. Kto interesuje się tymi sprawami, pamięta Vanilla Skyline, gdzie jednego z właścicieli po kilku latach strzyżenia owiec znaleziono zakopanego we własnym ogródku. Na początku 90. wszedł tutaj z Albanii, z terenu Włoch, Manfred von Holeczek zrobił swoje, nie wiem czy się ktoś orientuje, on bardzo narodził w Albanii, te informacje, które możecie dzisiaj wygrzebać w internecie, że na początku lat 90. Albania i jej gospodarka prawie że upadły, że legły w gruzach, to było spowodowane przez piramidę finansową tego jego mościa i on tam przyjechał do Polski, miał jedną z największych w Europie piramid finansowych w Warszawie. Do więzienia trafił chyba w 97 czy 98 roku, już nie pamiętam dobrze, siedział kilka lat. I Gobelny, taki najbardziej chyba znany, taki pomnikowy przykład, no to Lech Gobelny, jego kasa oszczędności, gdzie się wracało pieniądze, miało się dostać, tak jak w Amber Gold, wysokie apanaże, później zwroty, do czego oczywiście nie doszło, ponieważ każda piramida finansowa już w zarodku, już w procesie powstawania jest inicjowana z takim pomysłem, żeby tych profitów nie wypłacać, tylko żeby ostrzec ludzi, zrobić swoje i zniknąć, ewentualnie zmienić
miasto czy kraj rejestracji firmy, troszeczkę nazwę zmienić, często nazwisko, często ludzie, którzy inicjują piramidy finansowe, zmieniają często nazwisko. Jest taki w Polsce facet, który w ciągu ostatnich kilku lat już 3 razy zmieniał nazwisko. Zobaczymy, może już nie będzie miał okazji 4. raz zmieniać. Zobaczymy, może w tym roku jeszcze się doczekamy. Na razie nie mogę nic więcej na ten temat mówić. No i tak to wyglądało. No później właśnie zaczęły te tradycyjne piramidy finansowe stosować schemat prowizyjny, plan marketingowy bardzo podobny do tych stosowanych w marketingach sieciowych i budowały się już struktury, te firmy rosły niewyobrażalnie. Wspomniany Sven Martini, to jest wiele tysięcy oszukanych osób, dostał 5 lat więzienia, Krzysztof C. 7. Jeśli chodzi o światowe piramidy finansowe, to taki bardzo znany przykład Bernarda Madoffa, który ściemniał ludzi, a przede wszystkim inwestorów, którzy mu wpłacali ogromne sumy, ściemniał przez kilkanaście lat. To jest ewenement w przypadku piramid finansowych. Kilkanaście lat ściemniał ludzi i dostał, kochani, w 2009 roku 150 lat więzienia. 150 lat więzienia. Ja nie jestem naprawdę, tak jak niektórzy sądzą, takim dyktatorem, żebym chciał takich kar u nas, jak 150 lat, jak w Ameryce 150 lat więzienia. Według mnie wystarczyłby totalny zakaz inicjowania działalności gospodarczych, zakaz wykonywania jakichkolwiek biznesów na terenie RP. I to by wystarczyło, no, żeby człowiek, który raz zainicjował piramidę finansową, nie mógł tego zrobić już drugi raz, a są tacy delikwenci w Polsce, których obserwuję od 2004 roku. Oni zmieniają tylko piramidy, nazwy piramid finansowych średnio co 1,5 roku, co 2 lata i robią to bez żadnych skrupułów od 15 lat. No, mam nadzieję, że minister Ziobro, tak jak obiecał jakiś rok temu w telewizji, chyba na antenie TVN-u, że zrobi z tym porządek. Mam nadzieję, że wreszcie się znajdzie taki mąż stanu i zrobi z tym porządek. Zakaz wykonywania działalności gospodarczej, zakaz zasiadania w jakichkolwiek zarządach spółek i tyle, jedynie etat i to najlepiej gdzieś na kopalni, jeżeli jeszcze jakieś się ostaną na dole, albo w karetce Potowia na przykład, albo opieka nad starszymi, ciężko chorymi ludźmi i tyle już. Niekoniecznie te 150 lat więzienia. No i jeśli chodzi o historię piramid finansowych, to od 2 lat około zauważam niesamowite wzmożenie. Internet, kochani, ma świetne plusy, daje nam świetne asy w rękawie, świetne atrybuty, ale jednak każdy kij ma 2 końce i ten internet spowodował niesamowity rozwój piramid finansowych, kryptopiramid, gdzie właśnie albo się wykorzystuje kryptowaluty, albo się udaje, że coś jest kryptowalutą, no i refshery. Programy Revenue Share, gdzie nie ma żadnego produktu. Już nie będę się skupiał tutaj, bo to nie jest temat wykładu. Na blogu bardzo dużo pisałem o refsherach, na czym to polega. No też ściema niesamowita. Pic na wodę, fotomontaż. W jakim kierunku pójdzie? No mam nadzieję, że znajdzie się jakiś mąż stanu i w końcu zrobi z tym porządek. Trzeba zmienić ustawę przede wszystkim o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie zmienić, tylko poprawić, no tak, żeby łatwiej było weryfikować piramidy, egzekwować od nich jakieś rzeczy, aby nie mogły one dalej działać. No i polskie prawo, co mówi na ten temat
polskie prawo, kto się powinien tym wszystkim zajmować. Takim najpoważniejszym wyznacznikiem, jeśli chodzi o nasz kraj, w kwestii piramid finansowych jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa znowelizowana w 2004 roku, wtedy pamiętam, też naszą redakcję się pytano o wiele kwestii dotyczących piramid finansowych podczas tej noweli. Tam mocno działał poseł Scheinfeld, o ile dobrze pamiętam, wtedy z PO w kwestii nowelizacji tej ustawy. Zaraz powiem, dlaczego troszeczkę spieprzono sprawę, ale w 2004 roku wreszcie w Polsce nazwano, co jest piramidą finansową, dlaczego, co za to grozi. Powstał w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji punkt 17c, który jasno i wyraźnie mówi, że wypłacone prowizje muszą w przedsięwzięciu biznesowym pochodzić z obrotu, ze sprzedaży i z konsumpcji realnych, namacalnych, o niezawyżonych cenach produktów i lub usług, a nie wyłącznie z wpłat innych uczestników danego systemu. Artykuł 17c mówi, że nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji organizacji systemu sprzedaży, w którym zostaną spełnione następujące warunki. I najważniejszy jest ten: korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa, czyli te przysłowiowe prowizje w systemie sprzedaży pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży dóbr i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej tych dóbr. Czynem nieuczciwej konkurencji jest organizowanie systemu sprzedaży lawinowej. No, tu akurat nie będę mieszał. Czyli najważniejsza kwestia: musi dochodzić do sprzedaży towarów i usług. Czyli jeśli wprowadzę Mariolę i ona sprzeda jakiś kosmetyk czy suplement, musi sprzedać kosmetyk czy suplement, abym ja od tej sprzedaży dostał prowizję, a nie jakieś gruszki na wierzbie czy działki rolne na Marsie bądź Saturnie, budowlane nawet, bo to jest pic na wodę, fotomontaż. Jakie jeszcze ustawy, jakie paragrafy mówią o piramidach finansowych? W Polsce organizowanie bądź kierowanie systemem sprzedaży lawinowej jest czynem nieuczciwej konkurencji, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wprowadzenie uczestników piramidy finansowej w błąd co do faktycznego mechanizmu funkcjonowania takiej struktury w celu skłonienia ich do wniesienia środków finansowych może wyczerpywać również znamiona przestępstwa oszustwa i przed nowelizacją tak było. Na przykład Manfred H. poszedł do pierdla nie za piramidę finansową, bo jeszcze jej nie było określonej w naszym prawie, tylko poszedł za oszustwo prawdopodobnie, a więc może wyczerpywać znamiona przestępstwa oszustwa określonego w artykule 286 paragraf 1 kodeksu karnego. Nieumieszczanie przez organizatora w dokumentacji instrumentu finansowego informacji, które mają istotne znaczenie dla nabywającego, wyczerpuje także znamiona artykułu 311 kodeksu karnego. Karalne jest także samo nielegalne zarządzanie aktywami. Artykuł 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje możliwość nałożenia grzywny do wysokości 5 milionów złotych. No to by było lepsze, nie 150 lat więzienia, tylko 5 milionów złotych grzywny. Zaś artykuł 99 ustawy 1 i 2 o ofercie publicznej przewiduje kary finansowe lub pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 171 ustawy ustęp 1 ustawy prawo bankowe karze do 5 milionów złotych lub pozbawienia wolności do lat 3 podlega w Polsce prowadzenie działalności parabankowej polegającej na udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych lub
obciążaniu ryzykiem tych środków w inny sposób. To już bardziej systemy argentyńskie, aczkolwiek niektóre piramidy finansowe też wykazują się takimi cechami i też prokurator może tutaj postawić ten zarzut, jeżeli jest taka konieczność. Naruszenie artykułu 171 prawa bankowego, który określa, że nie można bez zezwolenia prowadzić działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób przy jednoczesnym obciążaniu ich ryzykiem utraty pieniędzy. Bardzo ważne jest tutaj naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, artykuł 17c. Ten, jeżeli ktoś się zajmuje biznesem, ten punkt, ten artykuł powinien być obkuty na pamięć, moim zdaniem, czyn nieuczciwej konkurencji. W niektórych przypadkach w grę może wchodzić również, i były takie przypadki, poczytajcie sobie mojego bloga, działalność związana ze zorganizowaną grupą przestępczą oraz praniem brudnych pieniędzy. Jest to ustawa o ochronie obrotu gospodarczego. UOKiK też często ma taki, nie pamiętam już dokładnie, który to jest artykuł, paragraf, ale często stosuje taki zarzut kartel. Dosłownie brzmi to, że działalność ta i ta prowadzi kartel. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kompetentne osoby czy urzędy, które powinny się zajmować piramidami finansowymi w Polsce. Przepraszam bardzo, ale pozwólcie, łyczka wezmę. Woda. Poważnie woda. Jeśli chodzi o urzędy kompetentne i takie, które powinny się zajmować piramidami finansowymi w Polsce, to przede wszystkim UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, KNF, nadzór finansowy, prokuratura, no i policja. Zawsze można zgłosić oszustwo na policję, że się zostało oszukanym przez taki twór. I teraz jak to wygląda w rzeczywistości, w praniu? No różnie, raz wzdłuż, raz podłużnie. Może z moich obserwacji wynika, że powinniśmy tutaj je rozdzielić na jak gdyby dwa etapy. Od 90 roku do 2015-16 i od 2015-16 plus. I co będzie, to się okaże, to zobaczymy, o tym będę informował. Powiem wam, jak wyglądała działalność dotycząca piramid finansowych tych urzędów do 2015 roku. My na przykład, zauważając jakąś nową piramidę finansową, podstawowym zadaniem dziennikarza jest informowanie. Tak? Jeśli chodzi o piramidy finansowe, bardzo ważną rzeczą jest czas. To nie jest sztuką napisać dzisiaj o Amber Gold, tak, że była taka piramida finansowa, kiedy Marcin P. już siedzi w pierdlu. Do tej piramidy finansowej już nikt pieniędzy nie wpłaci, nikt nie straci. Przestrzegać nie ma sensu, że uwikłane w to były bardzo znane osoby. Przede wszystkim osoby związane z polityką. I tylko dlatego dzisiaj na widelcu. I cóż, no chciałoby się tutaj życzyć, żeby w każdą piramidę finansową był uwikłany jakiś polityk i wtedy będzie o każdej piramidzie finansowej głośno i ludzie będą o niej informowani szybko. Tak szybko, żeby dowiedzieć się na czas i nie wpłacić tam, nie stracić kasy. No ale nie w każdą piramidę finansową jest uwikłany jakiś polityk czy syn pani prokurator. Do 2005 roku myśmy się nie patrzkowali, informowaliśmy zaraz, jak tylko dowiedzieliśmy się o piramidzie. Publikacja z nazwy, z imienia i nazwiska prezesa, bla, bla, bla. Na drugi dzień już mieliśmy
zaangażowane dwie sprawy. Jest taki paragraf 12 KK, gdzie za 300 zł każdy przestępca, każdy hochsztapler może dziennikarza uwikłać czasowo i finansowo, jak mu się tylko podoba. W każdej publikacji zawsze mieliśmy dwie sprawy z 212 KK, karną, dodatkowo cywilną, i już mieliśmy ręce związane. W pewnym momencie to już mieliśmy tyle tych spraw, że sądy mi się myliły. Po prostu jechałem do Kluczborka, ode mnie 150 km do sądu, podchodziłem do drzwi, patrzę na wokandę, a tu jest data jutrzejsza. Czy ta sprawa ma być jutro? I okazywało się, że tego dnia miałem być w Katowicach, w sądzie na francuskiej. A więc tego tyle już było, że po prostu nam się myliło. I w ten sposób z racji nabrzmiania takiego rozrostu tych spraw musieliśmy pewne mniej ważne odłożyć na bok, już je przeznaczyć na bardziej poważniejszymi się zająć. W ten sposób mniej więcej 70% mamy wygranych, 30% niestety wygranych, no ale wychodzimy z założenia, że jeśli więcej zrobiliśmy, domnam się, jakąś tam część społeczeństwa przed piramidami finansowymi przestrzec, ocalić ludziom jakieś oszczędności, dorobek życia, utratę twarzy, wizerunku, który każdy ma ten. Jeśli nam się to udaje robić, to tam przegrane sprawy i jakieś przeprosiny, czy nawet prace społeczne wykonywane na cmentarzu, to jest, umówmy się, tam skutek uboczny, jak to się mówi w pracy hutnika na przykład, są takie, czy górnika, skutki uboczne, które trzeba poświęcić, że tak powiem. Ale wracając do tych urzędów, oprócz publikacji, my od razu informowaliśmy kompetentne urzędy i osoby w Polsce o tym, że taka piramida finansowa się pojawiła. UOKiK zawsze nam mówił: przepraszam bardzo, przepraszamy bardzo, ale my nie jesteśmy kompetentni do zajmowania się tego typu firmą. Proszę to przesłać do naszego centrum edukacji, już nawet zapomnę, się nazywa. Ta komórka nas odsyłała do innej komórki, komórka do innego budynku i tak od drzwi do drzwi w koło, że tak powiem, Macieju wysyłaliśmy do KNF-u. KNF opisywał: przepraszam bardzo, ale my tylko się zajmiemy sprawami parabanków, to nie jest nasza działka. I tak od urzędu do urzędu. Nikomu się tym nie chciało zajmować. Się przypadki, tak jak wcześniej powiedziałem, że twórcy piramid finansowych trafiali za kratki, ale to tylko dlatego, że na przykład w jednej piramidzie był uwikłany mocno syn jakiś polityk i wtedy to wszystko nabrzmiewało. W innych przypadkach nie. Mam taki przykład piramidy ewidentnej finansowej Apolanda, się promowała jako spółdzielnia działająca w marketingu sieciowym, tylko się wpłacało pieniądze, wypłacało innym ludziom prowizje. Kiedy zgłosiliśmy ją do UOKiK-u, co prawda UOKiK zajął się tą sprawą, ale postępowanie trwało 2 lata, gdzie ustawowo chyba 2 miesiące ma UOKiK, 60 dni, o ile dobrze pamiętam, nie chciałbym teraz kłamać, ale około 2 miesięcy ma ustawowo UOKiK na zamknięcie postępowania. Postępowanie trwało 2 lata, po czym urząd wydał oświadczenie, że zamyka postępowanie, ponieważ jest to przedsięwzięcie wykazuje się niską szkodliwością społeczną. Bez nazwania nawet, czy to jest normalny biznes, czy to jest piramida, to niska szkodliwość społeczna.
Co zrobiła pani prezes Apulandii? Pani prezes to oświadczenie sobie zeskanowała i wrzuciła na stronę internetową, okraszając ją pięknym hasłem. Uwaga, zobaczcie, UOKiK stwierdził, że nie jest tą finansową, zamknął postępowanie i sobie działała dalej z jeszcze większym skutkiem, z jeszcze lepszymi rezultatami. Bo UOKiK zamknął postępowanie, stwierdził, że nic nie stwierdził. I tak to wyglądało, tak wyglądały postępowania UOKiK-u przeważnie. Nam, dziennikarzom, po prostu odechciewało się informowania kompetentnych urzędów, że taka i taka piramida jest. Dlaczego rozdzieliłem to? A, abstrahując jeszcze od tego, powiem, jak sprawa wygląda w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ mam kontakt z tutejszym odpowiednikiem naszego UOKiK-u, który się nazywa Federal Trade Commission. To jest taki odpowiednik naszego UOKiK-u i tam, kochani, piramidy finansowe są ścigane, dlatego że przychodzi kilku urzędników do pracy, otwiera laptopa, nie to, że najpierw trzeba wypić kawę, tam poustawiać pasjansa, tak, tylko otwierają laptopa i szukają, czy w Ameryce się pojawiła jakaś nowa piramida finansowa. Sami szukają. Jeżeli znajdą piramidę finansową, od razu informują SEC, od razu sami wszczynają postępowanie i kary są wielomilionowe. Wiele milionów, taka piramida szybko dostaje karę, po czym upada, tak? U nas urzędy czekają na osoby poszkodowane. U nas urzędy czekają, poszkodowany się zgłosi i to najlepiej, jeśli to będzie grupa 200-300 osób, wtedy możemy coś zrobić, tak? A jeśli chodzi o piramidy finansowe, jest to sprawa tak skomplikowana, zwłaszcza te działające strukturalnie, gdzie jest plan marketingowy podobny do MLM-u, ponieważ tam poszkodowanych nigdy nie będzie. I to jest ta ważna rzecz, którą w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należałoby też poprawić, moim zdaniem, która została przeoczona albo spieprzona w 2004 roku podczas nowelizacji. Ponieważ punkt 24a tejże ustawy jasno i wyraźnie, że karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, że taka kara grozi nie tylko twórcom piramid, ale też. A więc pomyślcie sobie, ktoś, kto wpłacił 2,5 tysiąca euro czy 9 tysięcy złotych do takiej piramidy, co on chce zrobić? On chce szybko, już nawet nie myśli o tych procentach, ile ma zarobić, tylko szybko chce odzyskać to, co wpłacił, tak? On gdzieś tam ze skarpety czy spod kołdry wygrzewał 9 koła, on szybko to chce odzyskać, a więc co on zrobi? On wprowadzi ciotkę, wujka, antka, babci z Bledzewa, żeby od ich 9 koła dostać swoją prowizję, tak? I on już jest uczestnikiem takiego systemu. On też odpowiada karnie i on ma iść na siebie donieść. Taki przypadek to ja tylko znam jeden ze swojego życia. Miałem takiego dowódcę w wojsku, pozdrawiam, który potrafił na siebie donieść. Sam raport napisał, że zapomniał oplombować magazynu broni. To tylko jeden znam taki przypadek na 40. Nikt nie pójdzie do UOKiK-u czy na prokuraturę, do prokuratora donieść na piramidę finansową, kiedy sam jest uczestnikiem i tutaj trzeba to prawo zmienić. Dlaczego rozdzieliłem tą arcyważną sprawę na dwa takie etapy, na lata do 2015-2016, ponieważ zauważam pewne chęci, pewną wolę, pewne ruchy urzędów, które, no, nie będę ściemniał, które po prostu zaczęły inaczej funkcjonować po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcę mi to przez gardło przejść.
Ja nie głosowałem na PiS, nie jestem zwolenników. Wiele rzeczy bardzo mnie denerwuje, które robi PiS. Już nie będę tutaj, to nie jest wywiad o polityce. Bardzo dużo rzeczy robią według mnie bez sensu, ale jeśli chodzi o piramidy finansowe, zauważam pewne dobre ruchy. Przede wszystkim zainteresowanie, tak? Urzędu Ochrony Konkurencji, prokuratury, zainteresowanie. Dla nas, dla dziennikarzy, to już jest wielkość, to już jest wielki plus. Zaczyna nam się chcieć współpracować, informować z powrotem społeczeństwo. A co będzie wynikiem tych dobrych chęci, no to zobaczymy. To tutaj nie jestem Nostradamusem, to się okaże. Myślę do końca roku, dam jeszcze, myślę, może czas na załatwienie tych spraw przez rok 2018. Jak nie zrobi ktoś porządku do końca 2018 roku, to ja, kochani, przestaję się interesować piramidami finansowymi, bo to już temat będzie nie do ogarnięcia. To już wtedy, jeśli ktoś tego nie załatwi do końca 2018 roku, to już będzie temat nie do opanowania i już nie będzie sensu o tym w ogóle przestrzegać, informować i pracować nad jakimś rozwikłaniem tej sytuacji, nad polepszeniem tej sytuacji. Tak to wygląda. Tak to wygląda, jeśli chodzi o polskie prawo. Następny. Jak rozpoznać piramidę finansową? Krótko, bo już ściemniam was ponad winę, pewnie macie dosyć. Jest kilka takich sposobów, naprawdę, dzięki którym bardzo szybko, sprawnie można rozpoznać, a przede wszystkim zapalą nam się czerwone lampki, które nam powiedzą: uważaj, sprawdź dogłębniej, lepiej w to nie wchodź, znajdź sobie jakiś porządny biznes. I postaram się wam kilka takich wskazówek, na pewno nie wszystkie, no ale kilka, pokazać. Jak my rozpoznajemy, może tak powiem, jak my w redakcji rozpoznajemy? Ludzie się nas pytają: panie, cześć Maćku, weszła taka do Polski X, powiedz mi, czy to jest normalny biznes, czy piramida, czy uważać. Jak my sprawdzamy? Tak powiem, a wy możecie to stosować lub nie. Strona internetowa. W dzisiejszej dobie strona internetowa jest wyznacznikiem biznesu każdego. Zaczynamy sprawdzać firmę od strony internetowej i może wam się to wydać śmieszne, ale zaczynamy od zakładki kontakt. Może od tej, którą większość ludzi sprawdza na samym końcu. My zaczynamy od zakładki kontakt. Wchodzimy w kontakt. Jeżeli w zakładce kontakt widzimy coś takiego, zapala nam się sześć czerwonych lampek. Kochani, kontakt to nie jest tylko rubryczka do wysłania w jedną stronę. Kontakt, są w Polsce konkretne ustawy też. Nie pamiętam ich, przepraszam bardzo, nie zanotowałem sobie tu u mnie na blogu, możecie wszystko znaleźć, ale są w Polsce konkretne ustawy, które mówią, co w zakładce kontakt powinno być. Nie tylko adres e-mail czy Piotr W., nazwa firmy, NIP, REGON, telefon, e-mail. Wkład finansowy, początkowy. Kapitał początkowy, jaki dana spółka, ja muszę sprawdzić, czy to jest spółka z o.o. po pierwsze, czy to jest spółka akcyjna, gdzie ona jest zarejestrowana, a nie takie tego typu rubryczki. Ja muszę z zakładki kontakt pobrać sobie wszystkie informacje najważniejsze, niezbędne o firmie,
albo chociażby NIP, REGON czy KRS, dzięki którym sobie na innych specjalistycznych portalach sprawdzę, kto jest założycielem spółki, kto jest wspólnikiem, kto ma ile udziałów, gdzie jest firma zarejestrowana. To jest podstawa. Jak nie mam informacji o firmie, dla mnie taka firma nie istnieje. Kiedy otwieram zakładkę kontakt i widzę coś takiego jak tutaj, wychodzę i już więcej na tą stronę nie wchodzę. Dla mnie ta firma nie istnieje. Nie ma takiego przedsięwzięcia na świecie. I odpisuję człowiekowi po prostu, by wszedłem w zakładkę kontakt, nic tam nie ma, więcej nie sprawdzam. Tyle w temacie, a więc zakładka kontakt. Jeżeli tam są wszystkie dane firmy, można sprawdzać dane. Ale jeżeli widzę coś takiego, do widzenia. O, kolejny przykład. To akurat nie jest główna jak gdyby filia tej firmy, tylko polski jakiś oddział, polski przedsiębiorca, ale przedsiębiorców dotyczy ta sama zasada. W Polsce są konkretne ustawy, które mówią, że jeżeli za pomocą strony internetowej sprzedaje się jakikolwiek towar czy usługi, w zakładce kontakt muszą być dane przedsiębiorcy, spółki, firmy, a nie coś takiego. No, tu co prawda jest telefon, no ale do kogo? No do kogo? I tylko zakładki, tabelki, żeby podać swoje dane. A co to? Ja jestem jakiś palant? Kolejny przykład. Tu już niby, zobaczcie, są dane, tak, spółki, ale zwróćcie uwagę, gdzie ona ma siedzibę. Dubaj. Jeżeli widzę tego typu informacje, zapala mi się kolejna czerwona lampka. Dlaczego firmy nie ma w Polsce? No już abstrahując odległości, no Warszawa, Katowice, Łódź. Dlaczego tej firmy nie ma w Londynie, na Słowacji, tylko Dubaj, albo Seszele, albo Kajmany? No są to miejsca, gdzie ewidentnie prokurator nikogo nie znajdzie, tak? Czy UOKiK. Zastanówcie się nad tym. Lampka się powinna zapalić, jeśli widzimy Dubaj, Seszele, Cypr, Kajmany i tego typu inne raje podatkowe. Tutaj kolejny przykład. Niby jest jakaś informacja o firmie, ale Seszele. No to polecam zarejestrować się w takiej firmie, nawet jeśli ma bitcoiny. Nie widzę problemu. Jak zniknie za miesiąc firma, gdzie będziecie jeździli do sądu? Na Seszele. Albo gdzie prokurator będzie szukał serwerów? Na Seszelach. Kolejna taka kwestia, którą posługują się często piramidy finansowe i bardzo łatwo jest je po tym rozpoznać, to ja to nazywam tanią ściemą lingwistyczno-semantyczną. Po pierwsze, używanie niepełnej prawdy, tak powinienem to dyplomatycznie powiedzieć, ale ściemy, kłamstwa, stosowanie po prostu bredni, picu na wodę, fotomontaż. Czym to się wyraża, czym to emanuje na stronach? Taka na przykład strona Questra Holding Polska. Przeważnie piramidy finansowe w 99% chwalą się tym członem takim, nawet nie wiem jak to nazwać, Polska. Questra Holding Polska, 100 tysięcy Polska, 200 tysięcy Polska, a kiedy dziennikarz albo ktokolwiek z was zadzwoni tam czy napisze, proszę mi podać adres spółki czy córki spółki w Polsce, ale my nie mamy biura w Polsce. No to cholera, po co
reklamujecie się, promujecie takim tronem Polska. Jeżeli nie ma Questra Holding Polska, tylko firma jest gdzieś zarejestrowana na Kajmanach czy na Seszelach, nie wiem dokładnie, ale na pewno nie w Polsce, no to po co używać nazwy Polska? To jest wprowadzanie po prostu ludzi w błąd. To jest oszustwo semantyczno-lingwistyczne dla mnie. To jest takie utwierdzanie, próba utwierdzenia ludzi w przekonaniu, że my jesteśmy fajną firmą, jesteśmy w Polsce, bla, bla, bla. Trzeba na to zwracać uwagę szczególną. Dowiedzieć się, gdzie firma jest zarejestrowana, dlaczego ściemnia. Kolejny przykład. Karat Bars Polska. Na Facebooku sobie zakładają grupy. Karat Bars, ciężko jest to wymówić, Karat Bars Polska. A napiszcie tam, proszę podać adres biura czy NIP spółki w Polsce. Ale nas nie ma w Polsce. No to po jaką cholerę używacie tego członu Polska? Kolejna semantyczno-lingwistyczna ściema kwestii zysku. Piramidy finansowe zawsze oferują niesamowite, niebotyczne zyski. Już abstrahując od tych 20-30% w skali miesiąca, co jest niemożliwe, każdy specjalista wam to powie i tu 10 czerwonych lampek powinno wam się zapalić, kiedy coś takiego usłyszycie, no to zwróćcie uwagę na tą reklamę. 300-500% zysku w okresie 7-8 miesięcy, no to już jest odjazd. Wchodzę w to, nawet jeśli jest zarejestrowana na Seszelach. Ja chcę taki zysk. Uważajcie, kochani, błagam was, uważajcie na tego typu rzeczy. Potem się poznaje piramidy finansowe. A to już jest mistrzostwo świata. Tutaj, jak pewnie się orientujecie, firma się promuje, że ma kryptowaluty, tak? Specjaliści od kryptowalut mówią, że Dascoiny w ogóle z kryptowalutami nie mają nic wspólnego, nigdy obok nich nie siedziały nawet, czy nie stały. Ale firma ostro promuje się, że ma kryptowaluty. Po czym za 25 tysięcy euro można u nich kupić licencję. Taką się dostaje licencję, którą można powiesić na ścianie, albo sobie nią, wiecie do czego użyć, licencję pozwalającą na zakup kryptowalut, które kiedyś może się w tym biznesie pojawią, tak? Czyli ja zainicjuję jutro spółkę, która będzie za 25 tysięcy euro sprzedawała o karty, tak? Wpłać mi 25 tysięcy euro jutro, ja ci wyślę kartę i za pomocą tej karty za 3 lata będziesz mógł kupić działki na Marsie. Rolne, budowlane. Polecam. Czerwona lampka wam się zapala jak smog. No i co? Na koniec, jeżeli chcecie pogłębić temat, jak sprawdzić, czy dana firma, dane przedsięwzięcie jest piramidą finansową, czy nie, zapraszam na mojego bloga, zapraszam też na... A jeszcze jedną wam ściemę semantyczną przeczytam. Bardzo często piramidy finansowe mają strony w ogóle nieprzetłumaczone na język polski, tak? Chcą robić biznes wielki w Polsce, ale strony są po angielsku, czy po niemiecku. Nie mają stówy na tłumacza. Już był taki przypadek z firmą Bonofa, gdzie zbieraliśmy w artykule publicznie, zorganizowaliśmy zbiórkę na tłumacza dla firmy Bonofa. Firma Bonofa padła. Nie chcę im się nawet tłumaczyć strony. Nie wiem, jak oni chcą biznes zrobić w Polsce bez dokumentów, bez umowy o współpracy, bez planu marketingowego, bez regulaminu w języku polskim, bez strony w języku polskim. No już abstrahując od tego, no to jak to wygląda? No, za co oni nas mają, Polaków? Ja zawsze mówię takiemu człowiekowi, panie prezesie, no a jak
ja bym z moją firmą chciał wejść do pana na rynek niemiecki, tak? Czy do Stanów, do Teksasu, chciałbym pojechać budować struktury z dokumentami w języku polskim czy kaszubskim. Co by pan zrobił? No nie, no Polak musi przetłumaczyć wszystko na niemiecki, na angielski, ale oni nie. Oni nie. Oni nie mają 100 zł, tak? Miliardy robią sprzedaży netto rocznie, ale nie mają 100 zł na tłumacza. Od razu wam się zapala czerwona lampka, kochani. A tłumaczą to najczęściej tym, że przecież jest translator Google, prawda? Każdy sobie może przetłumaczyć. To wam przeczytam, co znalazłem na stronie takiej jednej piramidy finansowej, która nie miała 100 zł na tłumacza. Wchodzę w zakładkę o nas, a tam tekst. Nasz firm oferuje wiodącą możliwości biznesowych dla osób, które chcą zacząć zarabiać od pierwszego dnia i dążyć do realizacji swoich marzeń i ambicji osobistych dzięki swojej unikalnej koncepcji zarabiać pieniądze dziś i spełnić swoje marzenia jutro. Super biznes, wchodzę w to. Szacunek dla ludzi i przyrody u podstaw zasady działalność jego znajdują odzwierciedlenie w jej polityki społecznej i ochrony środowiska. Bardzo się starają, a potem wchodzę w zakładkę historia biznes, gdzie przedstawieni są najprężniejsi liderzy, czyli naganiacze tej firmy, czy tam Grażynka pierwszy dołączył do mojej tylko kupować produkty dla siebie, ale mniej niż 18 miesięcy, że zbudował własny udany zespół i zarabianie pieniędzy, ciesząc zniżki i darmowe produkty każdego katalog też. Gratuluję i mam pytanie, co oni o nas myślą? Niemcy, Amerykanie, za kogo oni nas mają? Ci oczywiście robiący piramidy finansowe. No, ale niestety są Polacy, których takie rzeczy nie interesują, czerwone lampki się im nie zapalają i dzięki tym Polakom piramidy finansowe będą prawdopodobnie zawsze do Polski wchodziły. A więc taka prośba, bądźcie czujni, inteligentni, mądrzy, kompetentni, odpowiedzialni, pewni. Nie dajcie się robić w balona takim naciągaczom. Nie bądźcie debilami, nie wpłacajcie pieniędzy do piramid finansowych, bo już no pal licho z tym, że wpłacicie, ale kurczę, narażacie innych ludzi, jeżeli wciągacie do struktur znajomych, niszczycie sobie markę, wizerunek, a facjatem ma się tylko jedną, nazwisko, to już nie wspominam o tych, którzy zmieniali 3 razy nazwisko w ciągu ostatnich kilku lat, ale nazwisko ma się tylko jedno. Ja jestem dumny z tego, że mam na nazwisko Maciejewski. Jestem Maciej Maciejewski. Nie chcę zmieniać nazwiska. Nie chcę płacić piramidą i wy też tego nie róbcie. Cóż, tyle w temacie. No. Jeżeli macie jakieś pytania, to z chęcią odpowiem, bo to jest temat rzeka. O piramidach finansowych naprawdę wyciągnąłem tylko najważniejsze rzeczy. O tym można kilka dni gadać. Czy są pytania jakieś? Trzeba coś wiedzieć, żeby się wypowiadać. Pan Maciej żyje w średniowieczu, po prostu nie wie. No może żyje w średniowieczu, no ale, ale przynajmniej mam znajomych i mam swoje nazwisko. I nikogo nie wciągnąłem do dziadostwa, nikt się nie obudził z ręką w nocniku. Wszyscy tak są tacy mądrzy i tak sobie piszą na fejsie, na innych social mediach, a potem kiedy pan Sven M. czy pan Krzysztof C. trafią za kratki, to im mina rzednie. Kiedyś był pan autorytetem Szrek pierwszy, tak? Dla wielu kiedyś. No proszę o więcej hejtu.
Bardzo proszę o więcej hejtu. Każdy hejt uświadamia mnie i pogłębia w przekonaniu, że to, co robię, jest słuszne. Jeszcze są jakieś pytania? Powiem jeszcze raz na koniec. Kryptowaluty, nie mam do nich nic. Są takim samym tworem jak diamenty, złoto, wino, obrazy, nieruchomości i każdy może sobie inwestować w co chce, ale kiedy oblecze się je planem marketingowym i proponuje innym ludziom, to wypłacane prowizje pochodzą wyłącznie z wpłat innych uczestników tego systemu. Sprzedam koparkę. Czyli jak w banku. Nie jak w banku, kolego, bo każdy bank ma gwarancję państwa, tak? A piramidy finansowe nie mają gwarancji państwa. Piramidy finansowe są z góry zaplanowane na rok, dwa. Przyjąć jak najwięcej kasy, wypłacić jak najmniej i zniknąć. Tyle w temacie. Czy ktoś ma jakieś inteligentne pytanie? Takie powiedzmy na 90 IQ. Pozdrawiam, Krzysztof. Czy już stanąłem w procesowe szranki z FN? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Jeżeli jakikolwiek proces będzie z FN, chodzi o FutureNet, tak? Czy o FunWorld? Jeżeli chodzi o FutureNet, jeżeli jakikolwiek proces będzie, napiszę o tym pierwszy. Ale prawdopodobnie nie zdążę. Nie zdążę. Maćku, czy zakupiłeś kryptowalutę? Nie. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie. Nie widzę w tym po prostu niczego, co mogłoby mnie jakoś polechtać. Mam inne sposoby na inwestowanie pieniędzy. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie, napisz na priv. Mam takie, które bardzo mnie rajcują i są związane z moimi zainteresowaniami. Z historią, z wojskowością. Nie widzę osobiście nie widziałbym przyjemności w kupowaniu, w inwestowaniu ani w złoto, ani w diamenty. Ja muszę mieć gdzieś drugie dno zawsze. Ale każdy sobie rzepkę skrobie. Nie mogę nikomu zabronić. Jeżeli ktoś chce inwestować w kryptowalutę, no jak najbardziej. O ile. Tak jak widzieliście po tym, co czytałem o ostrzeżeniu NBP i KNF, o ile jakieś kurcze urzędnicy tutaj nie zrobią jakiejś naprawdę rewolucji, bo widzę, że tutaj zazdrość pewien przyrząd ściska. No. Czasami politycy, urzędnicy lubią wylewać dziecko z kąpielą, że tak powiem. I zamiast troszeczkę jakieś ustawy poprawić, doprecyzować, to zmienią tak, że będzie w ogóle zakaz robienia czegokolwiek. No tak jak miało nie być polityki, no tak jak widzimy, co się dzieje z Puszczą Białowieską. No. Zamiast... nie chcę mi się gadać. Nie analizowałem giełdy krypto i portfeli Elektron. Tak jak powiedziałem na wstępie, nie jestem specjalistą od kryptowalut. Ludzie mówią na mieście, że jestem specjalistą od piramid finansowych. Zajmuję się piramidami finansowymi.
Są jeszcze jakieś pytania? Bo szczerze powiem, że bez papierosa ciężko mi wytrzymać godzinę. A nie chcę przy Was dawać tutaj jakiegoś złego przykładu. W razie czego, kochani, jestem do Waszej dyspozycji. Zawsze możecie do mnie pisać. Otrzymuję bardzo dużo zapytań, zwłaszcza o piramidy finansowe. Także nie widzę problemu. Staram się w miarę szybko odpowiadać, sprawdzać i udzielać jakichś wskazówek. Można puścić na koniec, bo to jest bardzo ważne. Masz za dużo kasy? Nie trać jej bez sensu. Nie wyrzucaj pieniędzy bezmyślnie w błoto. Lepiej wpłać na biedne albo chore dzieci. Pomóż poszkodowanym w katastrofie. Nie rób z siebie debila. Bądź mądry i nie sponsoruj twórców piramid finansowych. Nie wpłacaj im pieniędzy. Nie bądź pomocnikiem w procesie tuczenia już wypasionych byków. Jak się nudzisz, to lepiej pomagaj potrzebującym. Nie płać piramidom finansowym. Stop! Zastanów się. Pomyśl trochę. Robiąc biznes czy bawiąc się w inwestowanie, nie wykazuj się ślepotą mentalną i kalectwem intelektualnym. Stop! Uważaj na piramidy finansowe. Robert Nowak tutaj napisał, temat giełd może być równie interesujący jak piramidy, bo niektóre giełdy padają, a ich właściciele znikają z kasą. Oczywiście zgadza się, apteki, autosalony też niektóre padają, z tym, że to jest biznes się wypalił po prostu i padła. Jeżeli ktoś się nachapał, zniknął z kasą, to mamy zwykłe oszustwo, piramidę finansową. Przypominam, Robercie, że ja zajmuję się tematem piramid finansowych, oszustwami. Dobrze, dziękuję za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji. Dziękuję, dobranoc.